Świątynia, przed którą się znajdujemy, wiąże się bezpośrednio z japońską historią, z historią samurajów, z historią siogunów, z historią honoru japońskich wojowników. Natomiast historia tego miejsca wiąże się z panem Asano. Pan Asano, wielki pan feudalny, żyjący w XVII wieku w Japonii, właśnie tutaj w tym miejscu mieszkał, tutaj stał jego zamek i pewnego dnia pokłócił się bardzo mocno z panem Kira, dobył miecz z pochwy, lekko raniąc pana Kira. Tego nie wolno było robić na dworze szoguna. W efekcie szogun skazał pana Asano na śmierć i skończyło się tak, że pan Asano popełnił w tym miejscu seppuku, natomiast jego rodzina została wygoniona, a jego samurajowie stali się roninami, czyli rycerzami bez swojego pana. Samurajowie poprzysięgli zemstę. Skończyło się tak, że pan Kira został ścięty dokładnie rok później przez samurajów, przez roninów, 47 roninów. No i w efekcie roninowie ci musieli również popełnić samobójstwo. Dokonali tego i jesteśmy w miejscu, w którym znajduje się dzisiaj świątynia Sengakuji. Wcześniej zamek pana Asano. Znajduje się tutaj jego grób, jego oraz jego rodziny, a zaraz z boku cmentarz, na którym pochowanych jest 47 roninów. I w tym właśnie miejscu 47 byłych samurajów, czyli 47 roninów, popełniło w 1703 roku zbiorowo harakiri, inaczej seppuku. Tu też złożono 47 ciał do grobów. Jesteśmy na cmentarzu 47 roninów. Czterdziestu siedmiu roninów pochowano tuż przy grobowcu swojego pana, pana Naganori Asano. To na tym właśnie grobowcu przywódca roninów, pan Kuranosuke Ooishi, położył ściętą głowę pana Kira bezpośrednio po dokonaniu na nim egzekucji. A my popatrzmy jeszcze przez moment na ostatnie kadry z filmu opowiadającego całą tą historię, filmu pod tytułem 47 roninów.